Serwus, dzień dobry, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek Spalionowa na moim kanale i witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj ważny odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku niestety zostałam zmuszona do tego, aby mówić przez 24 godziny tak Herobrine'owi, więc bardzo niedobrze, ale liczę na to, że zostawicie łapkę w górę. Widzowie, ja bym chciała przypomnieć, że w ogóle też was prosi łapki w górę. Zobaczcie na te oczy, czy to oczy mogą kłamać, nie mogą kłamać. Zostawiajcie łapki w górę, ponieważ sam Bojan was o to prosi. Ja też was o to proszę, ponieważ jeżeli zostawicie tej łapki, to będzie dla mnie ogromne wsparcie, żeby przeżyć ten dzisiejszy dzień, no i po prostu zrobić te wszystkie zadania, które Herobrine mi kazał zrobić. Ale to oczywiście w dobrym celu, ponieważ to wszystko po to, aby dostać się do tego drugiego świata, gdzie są wszyscy poza mną. Także mam nadzieję, że mi się to uda. Zostawiajcie łapki, subskrypcje i lecimy z dzisiejszym materiałem. I tak swoją drogą, jeżeli chcecie kupić super ładne breloki, takie właśnie mojego skina, tak jak widzicie, to jest mój skin. Jeżeli chcecie mieć taki brelok do kluczy, no to serdecznie zachęcam do kupna jego na stronie palionstoi.pl, to jest link w opisie, także wpadajcie koniecznie, ale my zanim, słuchajcie, zaczniemy robić cokolwiek, prześpijmy się. Dobry sen to jest podstawa, widzowie, w takich ciężkich momentach jak właśnie ten. Także widzowie, zostawcie też łapki, ponieważ łapki też są bardzo duże podstawy. Dobra, więc tak. Mamy dwie książki i tak, w jednej napisane jest, że moi przyjaciele są daleko stąd, nie dostaniesz się tam sama, zamknę do ciebie przejście i faktycznie zamkną, ale może je otworzy, bo dobrze, jeżeli spełni jego prośby. I tutaj są jego prośby, uwaga, uwaga. Mamy przynieść mu 300 diamentów Paliona. Mamy zamienić oczy w twojej oraz, znaczy w mojej oraz Szybsona głowie na białe. Przynieść trochę śniegu z domu Yetiego, płytę muzyczną, 10 bloków emeraldów oraz 10 ender perełek. Więc widzowie, po kolei myślę, że to jest odpowiednie, żeby to zrobić. Więc widzowie, po kolei, po prostu nie będziemy tutaj się stresować. To tylko Herobrine, więc jakby spoko loko, nie? No, na spokojnie, widzowie, spokojna sprawa. No ale tak, no 300 taki tam było chyba diamentów. Na całe szczęście nie bloków diamentów, tylko diamentów. Także sorry Paweł, no ale musisz niestety być troszeczkę ucierpiany. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo zły na to wszystko. No ale to jest wszystko w imię czegoś, co nie? W imię moje, żeby tam, żebym była po prostu razem z chłopakami, a nie tej samej, ponieważ się tutaj po prostu boję sama przebywać. Jestem sama na serwerze, ale czuję obecność Herobrine'a non-stop w jakiś tam sposób, więc no. Mam nadzieję, że rozumiecie. Okej, okay, raz, dwa i trzy. 300 diamentów zostały odebrane, widzowie. Dobra, mamy 300, jest pierwsze zadanie wykonane, więc hura, 1 na 6 zrobione. Wracamy do domu i drugie zadanie z tego, co pamiętam, było zmienienie bloków, zmienienie oczu w sumie, oczu, nie bloków, tylko oczu. Moje i Szczypsona, czyli chyba tamte na biały kolor. Z tego co pamiętam, upewnijmy się. Tak, to jest 300 diamentów i zamień oczy w twojej głowie i Szczypsona na białe. No więc słuchajcie, no niestety musimy to zrobić. Ile bloków potrzebujemy białych w takim razie? Moich 1, 2, 3 w sumie. Dobra, 4, a u Filipa 6 będzie w sumie, ponieważ u Filipa 2, u mnie 4, więc 6, widzowie. 2 dodać 4 to 6. Mam nadzieję, że dobrze liczę. Jeżeli nie, no to poprawcie mnie, no ale chyba dobrze, widzowie. Więc. Mam tylko bricks. Nie, dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pięknie, widzowie. 6 bloków, wezmę sobie jeszcze netherite'owy kilof i możemy, widzowie, teraz lecieć do samej, na samą górę tam, no i pozmieniać te oczy całe, oczy skałkiska. Dobra, mimo tego, że robię te zadania dla Herobrine'a i jest, ogólnie jestem w ciężkiej sytuacji, ponieważ jestem sama, zaczynam mówić do trawy, to jakby mimo wszystko całkiem dobrze się czuję, mam całkiem dobry humor, ładny jest przede wszystkim pogoda, w sensie nie wiem jak dzisiaj u was, ale u mnie w Krakowie na dzień, na który to nagrywam, jest piękna pogoda, jakby co, więc bardzo fajnie. Dobra, widzowie, więc tak, podsadzamy się, robimy mały tutaj remament, niestety. Bardzo mi przykro z tego oczywiście powodu, no ale dobra, jak trzeba, to trzeba, nie? Potem się to kiedyś tam zmieni, jakby co. Także un poco loco, dobra. Gdzieś nam w ogóle wsunęło, upsi, drugi czarny bloczek, no ale to potem jakoś znajdziemy, mam nadzieję. Teraz nie ma na to zbytnio czasu. I jeszcze musimy u mnie zmienić, ale u mnie to chyba zmienimy, a, tak nie zmienimy. Dobra, myślałam, że przechytrzę system. Nie przechytrzyłam, zdecydowanie nie przechytrzyłam. O nie, nie mogę tego zużywać, widzowie, zapomniałam. Czekajcie, musimy jakoś, o, przejść tędy. Dobra, czekajcie, siup i siup. Dobra, udało się, więc teraz zmieniamy niestety to również. Tak trochę odbiega kolorystycznie, no ale dobra. Mamy, widzowie, kolejne drugie zadanie. Myślę, że odhaczone, no bo zrobiliśmy to i to w szybkim tempie. Dobra, wiecie co, wywalę sobie ten czarny, bo mnie tutaj denerwuje. Dobra, widzowie, mamy to zrobione. No niestety, musieliśmy to zrobić. Bardzo mi przykro oczywiście z tego powodu. Zobaczymy, jak to wygląda z tego drzewka.
W ogóle moja eletra już umiera totalnie. Ale no wygląda to strasznie, nie wygląda za dobrze, ale obiecuję, że jak tylko już się sprawa opanuje, to po prostu od razu sobie momentalnie zmienię. Dobra. Dwa pierwsze zrobione, teraz czas na trzecie zadanie. I jest to przynieść trochę śniegu z domu Yetiego, okej. Nie wiem, dlaczego akurat śnieg z domu Yetiego jest istotny. Nie za bardzo... Nie zdążyłam założyć elytry. To było straszne, widzowie. To był jeden z najgorszych akcji. Ja chciałam być jak Dream, ale totalnie mi nie wyszło. Brakło mi po prostu czasu. W każdym razie, dobra, nie wiem akurat, nie wiem po prostu, jakie, co to jest za połączenie tych wszystkich rzeczy, no ale ja tak, dobra, zrobię, przeniesiemy trochę śnieg. Przepraszam, Yeti, przepraszam, Yeti. I tak masz trochę poniszczony dom, to mam nadzieję, że on to tak, że on nie zobaczy aż tak dużego, wiecie, widzowie, dużej zmiany. Dobra, myślę, że no to jest dużo, to jest całkiem dużo, więc no nie no, myślę, że okej, okay, dobra, weźmy jeszcze tak, żeby było idealnie 5 staków, no i fajnie, 5, raz, 2, 3, 4, 5, dobra, da mi się, że no, że to jest tak, okej, okay, nie wiem, czy więcej, czy mniej miałam przynieść, no ale wydaje mi się, że git, chyba, że zrobimy z tego, widzowie, blok, ile z tego, 16 bloków śniegu, dobra, tak chyba będzie najłatwiej to zrobić, do tego jeszcze to. No więc mamy pierwsze chyba trzy zadania. To jest w ogóle ciasto, pączek, to jest jeszcze sobie z pączkowych tych. Dobra, to fajnie, no to ciasto jeszcze zjemy, widzowie. Bardzo fajnie, bardzo pozytywnie, naprawdę. Pozytywny, widzowie, dzień. Nie dość, że kurde, robimy sobie tutaj zadania dla najgorszej postaci w Minecrafcie, to jeszcze sobie torcik zjemy. No, że nie mówię, jeżeli ktoś ma dzisiaj urodziny, to z tej okazji jem ciasto. Wszystkiego najlepszego dla osoby, która ma urodziny. Dobra, wcinam sobie parę kawałków i możemy lecieć dalej. Więc tak, trzy zadania odhaczone, jesteśmy na półmetku, widzowie, połowa zrobiona, więc kolejne trzy. Przynieść płytę muzyczną. Nie wiem, czy ja mam jakąś płytę muzyczną, ale wiem, kto ma płytę muzyczną. Na pewno jest w domku u Steve'a, więc ja sobie tam skoczę. Nie będę wszystkiego od siebie brała, widzowie, nie, aż tak nie oszalałam, bez przesady. Także, idziemy, widzowie, do domu Steve'a, ponieważ na pewno Steve ma płytę muzyczną, tą, która mnie zawsze denerwuje, przynajmniej chcecie, będzie się dysłowić. Widzę, że jest kolejny pączek. Pączko torci, że tak powiem, no ale to już... To już mniejsze o to, zostawimy już tego pączka, aż tak głodna nie jestem, bez przesady. Poza tym, słuchajcie, trzeba, nie mogę tak dużo jeść pączków i słodkiego, to jest niezdrowe, absolutnie. Czasem od czasu do czasu można, nie? No ale tak, codziennie to bez przesady, widzowie, to tak niezbyt. Więc, więc co? Więc idziemy tam szybko. Siup, widzowie, przez górę. Ja nie wiem, jak ja to robię, dobra, widzę, że tutaj trochę popsuliśmy, ale na sojusznie tu jest jakieś przejście tajemne, więc możemy na spokojnie tędy przejść. Dobra, myślałam, że przeskoczę, ale nic się nie udało. Nie jestem zbyt dobra w parkour. Więc tak, tutaj była na pewno płyta muzyczna. Myślę, że taka mu się spodoba, czarna. Takiej mu nie damy, ale taka jest całkiem spoko, więc bierzemy, widzowie, oczywiście czarną płytę muzyczną. I co teraz? I co teraz? 10 bloków emeraldów, o kurde, ej, szczerze, ja nie wiem, czy ktokolwiek tyle ma. Ja na pewno jakieś mam emeraldy, ale czy to będę miała 10 bloków, bo w sumie to 10, czekajcie, robi, blok się robi z 10 czy z 8? Powiedzmy, że z 9. Myślę, że z 9. Albo z 8, albo z 9, ale powiedzmy, że... Jakie to jest straszne. Powiedzmy, że z 9, więc to nam wychodzi 90, widzowie, emeraldów trzeba mieć, czyli ponad jeden stak, półtora staka około. No więc ja nie wiem, czy tyle uzbieramy tak szczerze, ale spróbujemy, widzowie, no spróbujemy, no ale no nie wiem, szczerze, wydaje mi się, że ja tyle nie mam. Możemy skoczyć do Szczypsona, najwyżej będziemy jakoś się wymieniać z tymi wieśniakami, chociaż tak, najprościej chyba zdobywa się emeraldy, no ale no nie wiem, jak inaczej. W sensie, no może w kopalniach, wiadomo, no, ale na to nie mamy za bardzo czasu, żeby to ogarnąć, więc liczę, że te emeraldy tutaj, widzowie, będą, w sensie ja będę miała. Więc tak, gdzie ja mogę mieć emeraldy? Dobra, przede wszystkim tutaj. 53 emeraldy mamy swoje. Mogę mieć tutaj emeraldy, ale nie mam. Mam złoto, kurde, ale nie mam emeraldy. Najgorzej. Tutaj też mogą być emeraldy. Mamy 12 emeraldów, czyli stak i 1. 65 emeraldów, to nam brakuje jeszcze 35. No, w sumie 25. I tam w ogóle było jeszcze chyba coś o enderperły, czy to było 16? Tak, no to już mamy, słuchajcie, ostatnie zadanie, to zostało nam tylko jedno, czyli z tymi emeraldami, ale ja się obawiam, że ja tyle nie będę miała. No, sami zresztą, widzowie, widzicie. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, ile, okej, 7, mamy 7, to jeszcze 3 bloki emeraldu potrzebujemy, a tutaj było coś? Chyba nie. Kurde, i co teraz?
I co teraz? I co teraz, widzowie? Dobra, pójdziemy do Szczypsona. Może on gdzieś będzie miał jakieś emeraldy. Mam nadzieję, bo jak nie, to ja nie wiem. To chyba no nie ogarniemy. Chociaż mógł mieć jeszcze Palion. A dobra, zobaczymy, czy ma Szczypson cokolwiek. Nie widzę. No niestety nie ma nigdzie. Są pączki znowu. Kurde, bele. Niedobrze. Widzowie, serio jest niedobrze. Naprawdę jest bardzo niedobrze. Bo on nie ma żadnych, kurde. No ile ja potrzebuję? No nie. Okej, 6, dobra. Będziemy tak zbierać. Mamy ile? 8. To potrzebujemy jeszcze 1, 10, 19. Jeszcze potrzebuję emeraldu. Dobra, czekajcie, pójdźmy tam do tego jego farmy. Bo tam są te. Tam są ziomeczki. Aha, wy nie możecie, ale co ty chcesz tutaj ten? Możemy dać emeralda, jeżeli się z nim troszeczkę pohandlujemy. Na przykład ziemniaki mu damy, czy coś. A temu marchewki. Weź to, ja tego nie chcę. Albo, no tak, albo marchewki. Okej. Dobra, ja niestety mam tylko pieczone ziemniaczki. Sprawdźmy jeszcze, widzowie, Paliona. Sprawdźmy jeszcze Paliona, ponieważ mi się strasznie nie chce z nim handlować i kurde bawić się w to. Chyba, że tu nie wiem jeszcze, tu jest jakaś książka, ale to jest... Okej, dziennik ucieczka Steve, to jest Szczypsona, to wiem co to jest. Dobra, widzowie, sprawdzimy szybko jeszcze tą Paliona. Ponieważ tam jest szansa, że cokolwiek będzie. Ja miałam w ogóle wrażenie, że mam bardzo dużo tych emeraldów. I nie wiem czemu tak jakoś te emeraldy dla mnie były najprostsze do ogarnięcia. Jeśli chcesz zobaczyć coś ciekawego, daj się do tego miejsca. Mam nadzieję, że to nie jest dla mnie tylko do bzyka. Czy ja coś mam jeszcze... Dobra, kurde, ja się strasznie gubię w tym wszystkim. Za dużo się dzieje i za bardzo się stresuję po prostu tą całą sytuacją. Tym, że nie mamy emeraldu. Mam nadzieję, że Palion coś będzie miał. Kojarzy mi się, że kurde, on ma bardzo dużo rzeczy. On na pewno musi mieć jakieś emeraldy, widzowie. Wspólną siłą musimy zebrać te emeraldy. Tu miał. On miał tyle bloków, excuse me! No ale co, bierzemy po prostu tak sobie te bloki. Te 8 emeraldów to możemy mu go tutaj dać, niech se ma chłop. I fajnie, ja po prostu, no to jest po prostu szok, nie? To jest szok szoków, niesamowitego szoku. Jestem naprawdę, jeszcze tutaj mogłam stąd na przykład sobie zdać emeraldy. Ja nie mogę, czemu ja nie myślę o takich rzeczach, widzę, to jest niemożliwe, ale dobra. Spokojnie, wracamy do domu, jemy ciasto. No i teraz, gdzie mam w ogóle co, bo tam jest napisane przynieś. Czekajcie, bo ja nie mogę biegać, to ja muszę zjeść jakieś ten, ziemniaczka. Gdzie mam to przynieść? Czy ja mam to przynieść tam do tej świątyni? Wygląda na to, że chyba tak. Więc spróbujemy to ogarnąć, widzowie. Czekajcie, tutaj przejdę jakoś, siup, okej. Okay. Zjemy sobie ciastko do końca. No, chyba tak, bo to jest przynieść tu. Okej, okay, no ale tak, zanim wyruszymy, bo chcę wyruszyć jakby z samego rana. Sobie wszystko mamy, więc tak, 6 zadań. Pierwsze zadanie to było 3 staki i mamy te 3 staki. Drugie to było podmienić na biało i mamy. Trzecie to było Yeti. Czwarte płyta, piąte emeraldy i szósty, widzowie, enderpery. Więc prawdopodobnie mamy dosłownie wszystko, więc lecimy spać. No i mamy chyba jestem nawet przygotowana w 100% na tą wyprawę. Także widzowie, myślę, że możemy założyć w sumie wszystko. Dajmy tutaj to, więcej fajerwerek by się jedynie przydało. Więc pozwólcie, że to ogarnę i wezmę sobie fajerwerki i możemy, widzowie, już lecieć bezpośrednio do tego miejsca. Dobra, widzowie, ja sobie jeszcze to ustawię w ten sposób. Dobra. Fajerwerki, tak nam się przyda i wystarczy i możemy, widzowie, lecieć hen przygodą. No niestety, widzowie, opuszczamy Palionowo, przynajmniej na jakiś czas, chyba że nam się nie uda to zrobić, tego zrobić. No ale dobra, przynosimy, widzowie, zanosimy mu, temu Herobrine'owi te rzeczy i mam nadzieję, że to sprawi, że się jakoś wszystko uda i będzie pozytywnie, widzowie. To wszystko zależy od dzisiejszego, od tego, co on pomyśli. No nie wiem, no po prostu zależy od tego, co się teraz... Ja nie wiem, od czego zależy, no i po prostu od niczego to już jest wola Herobrine'a. Mam nadzieję, że wszystko spełniliśmy tak, jak powinniśmy. I w ogóle moja Elytra jest totalnie na wykończeniu. My chyba nie dolecimy, widzę, do tamtego miejsca. Ona naprawdę umiera. Ojeju. Proszę, tylko nie spadnij, Milki. Proszę, dobra, ja muszę iść. Dobra, wylądujmy dla bezpieczeństwa. Bo jak ona mi się zniszczy nagle, będzie przypał. Dobra, to jest na pewno na wykończeniu. Okej, ubieramy się, widzowie.
I tak, mamy wielką świątynię potwornego, wielkiego Herobrina. Okej, okay, let's go, widzowie. Idziemy w takim razie do świątyni. Czy jestem na to gotowa? Nie jestem na to gotowa, ale dobra. Mamy tutaj skrzynkę. Odłóż tutaj itemy dla mnie. Dobra, wygląda na to, że faktycznie musimy odłożyć te itemy, więc pierwsze zadanie to były diamenty. Drugie zadanie z oczami zrobione. Yeti, płyta, emeraldy i enderperły. Ja sprawdzę, czy aby na pewno w takiej kolejności. Yeti, płyta, tak? Jest Yeti, płyta. Dobra, widzowie, wszystko jest. Więc co teraz się stało? Czy coś się stało? Czy ja mogę już tutaj... przejść?